artykułowała się w sposób następujący. Adam Widziaj, przewodniczący oraz członkowie. Zbigniew Chmiel, Jarosław Obolski, Maciej Ryszkowski. Po otwarciu urny wyborczej i odliczeniu głosów Komisja Specjalizacyjna stwierdza, że w głosowaniu tajnym nad odwołaniem pana Alberta Stomy z funkcji burmistrza Nowego Miasta Stołecznego Warszawy na ogólną liczbę uprawnionych 25 radnych, w głosowaniu udział wzięło 21 radnych, głos ważny oddało 20 radnych, głos nieważny oddał 1 radny. W wyniku głosowania uzyskano następujące wyniki. Głosów za 6, głosów oddanych przeciw 12, głosów wstrzymujących się 2. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że zgodnie z wynikiem głosowania pan Albert Stoma nie został odwołany z funkcji burmistrza dzielnicy Nowego Miasta Stołecznego Warszawy. Protokół podpisali członkowie Komisji Skrutacyjnej w dniu 6 września 2016 roku. Dziękuję bardzo.